Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Przepraszam, że tak zaczepiam pana, ale. Nie, taki, ale od tego jestem. Taki ogromny wybór teraz tego wszystkiego. Dowaliło to walu teraz. Ciężko się zorientować. Na przykład ten napój. Tak. Piję od kilku lat i teraz mam napisane tutaj liked. No light, tak. Właściwie jest nigdy. No to na to samo wychodzi, tak. To jest, proszę pana, to samo, tylko to jest nowy, eksperymentalny smak. Bo ja też mam taki na papierosach. Taki sam napis. Zna pan angielski? Proszę pana, po angielsku light to jest lampa. No to jak to się ma do papierosa? Zapala, to ten czubeczek się żarzy, light, światło takie. W nocy na przykład, wie pan, automat włączy no to panu ja w nocy śpię. No ale czy coś pana zbudzi, ciemno jest, to pan sobie... To latarkę mam. Bateryjki siadają teraz. No, ale wydaje mi się, że taniej będzie bateryjkę kupić. Nie, właśnie podrożały u nas bardzo, także... No właśnie te zagraniczne wyrazy, na przykład tu jest, no... Mandarin, orangen. Tak, to są pomarańcze chińskie, mandarin. Aha. Bardzo dobre chyba. Co tu jeszcze mamy? No. O, tutaj dressing napisane jest. Italian dressing. To jest dressing, to wie pan, jest do ubrań. Aha. Jak pan ma włoskie ubranie, to czyści. Chodzi o to, że jak są włoski na ubraniu? Tak, to szczyszcza właśnie. Szczyszcza. A tu są sery. No czy no, sery to chyba nie budzą pana wątpliwości. No tak, ale to nie jest napisane wszystko po polsku i na jednym jest... Ja od tego jestem, żeby panu ułatwić. Emmental. Tak. A na drugim jest cheddar. Tak. Heddar. Tak. No i ten jest droższy od tego, a to jest taka sama paczuszka. Droższy, proszę pana, jest, ale to są zupełnie inne sery. Ale czym one się różnią? One, proszę pana, one się różnią smakiem.